where should I begin? Man upon a mission, still a martyr for the vision. Had to find my voice when them people wouldn't listen. Sacrifice my peace, know my level, double digits. Sacrifice my pride, rather die than lose my spirit. Had to take a minute, let my lyrics match my mind frame. Funny how these had me trapped inside a mind state. If I see the morning, I'm just happy I'm alive. Stomach cut from that I harbor deep inside. Still a broken glass, ain't no tripping over spilled milk. How many times you fake it just to show them you the real deal? How many you inspire, leave you out the conversation? How many me? These do it take to be the greatest. Let them take my flesh if it means I feed the nation. Let me kick my feet up and admire my creation. School of hard knocks, paid my dues and graduated. Hello to London! Pogoda dopisuje, a my jesteśmy na stadionie Tottenhamu. Ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Zapowiada się dobry mecz. Meczom towarzyskim nie towarzyszy presja wyniku. Często więc właśnie wtedy widzimy najodważniejsze decyzje. Najbardziej fantazyjne driblingi, rozegrania i strzały. Aduriz. Czy będzie prowadzenie? Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Sergio Busquets. Przerzucenie piłki na drugą stronę boiska. Może spróbować szczęścia. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. No, jak utrzymają takie tempo zdobywania goli, może być ciekawie. Zobaczymy, na razie dwie szybkie bramki. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Zostawił za sobą trochę boiska. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Nie ma już zagrożenia, piłka wybita. Mbappé. Może zmniejszą straty. Mbappé! No uwaga, strzał, ale zablokowany. Będzie okazja do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Sergio Busquets. Bruno Fernandes. Ma na skrzydle dużo swobody. Aduriz. To może być bramka. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Ciekawie się to zapowiada. Do bramki niedaleko. Golkiper ustawia mur. Może być naprawdę groźnie. Będzie gol, nie, jednak nie ma gola. Co za interwencja, wybił to z samej linii bramkowej. Ma piłkę, co teraz zrobi? Artisa, to musi być bramka. Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. Fantastycznie teraz Ronaldo. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. No, bramka Neymara. Fenomenalne zachowanie. Zasłużone gratulacje. Wynik 2-1. Jeszcze o niczym nie przesądza. I tak oto tracą piłkę. Aduriz. Wspaniała okazja.
Neymar ma miejsce na skrzydle. Sergio Busquets. Bruno Fernandes. Busquets. Busquets źle to zrobił. Strata piłki. Ależ go wypatrzył. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Piłka nadal w grze po interwencji Alissona. No i świetnie teraz. Desailly. Powinien tu być remis, ale ta kapitalna interwencja bramkarza sprawiła, że wciąż trzeba gonić wynik. Muszą dalej próbować. Cristiano Ronaldo! Niewiarygodne! Kapitalne! Dosięgnął piłki! Co teraz zrobi? Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji. Mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Rozrzucenie do boku. Będziemy mieli rzut z autu. Sergio Busquets. Veron. Bruno Fernandes. Mondi. Ma sporo możliwości. Sergio Busquets. Zobaczymy, co teraz zrobi. Zagrywa na dalszy słupek. Oj, naprawdę niewiele brakowało, ale zaczną od bramki. Ronaldinho! Skutecznie odebrał piłkę, ale wybił ją w aut. Cristiano Ronaldo. Teraz interwencja Desailly. Aduriz. Veron. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie. No i mamy wyrównanie 2-2. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Świetnie teraz Ter Stegen, gramy dalej. Takie mecze lubimy oglądać, Darku. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Nieudana ta interwencja obrony, zagrożenie wciąż nie minęło. Aduriz. Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Aduriz. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Mondi. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Sergio Ramos. Ronaldinho! Cristiano Ronaldo. Neymar. Czy będzie prowadzenie? Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No, to mogło skończyć się bramką. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Jest 2-2 po pierwszej odsłonie w tym meczu. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. Całkiem przyzwoita pierwsza połowa, do tego ładna bramka. Niestety więcej ich nie było i do przerwy mają tylko remis.
Oto druga połowa spotkania. Ronaldinho jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ronaldo! Gol! Cristiano Ronaldo! Wspaniale, naprawdę kapitalnie to zrobił. Spójrzmy jeszcze raz na ten długi rajd. Wydawało się, że ktoś mu tam w końcu przeszkodzi, ale obrońcy zostawili mu dużo miejsca, a klasowy zawodnik takie okazje wykorzystuje. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Przesuwa się w stronę bramki. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. No i strata piłki. Ma piłkę, co teraz zrobi? Świetnie teraz na wolne pole. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Wysoki pressing się opłacił. Kibice gospodarzy czują, że układ sił się zmienił. Aduriz! No i bramka! Cisnęli właściwie całym zespołem i proszę bardzo, wysoki pressing się opłacił. Wymuszenie na przeciwniku błędu było tylko kwestią czasu. A po błędzie znakomicie wykorzystany prezent. Nie, nie prezent. Zasłużyli sobie. Brawo za determinację i skuteczność. Oglądamy dobre spotkanie. Wiele się tu dzieje. Są dynamiczne akcje, są bramki. Na razie trudno wskazywać faworyta do końcowego zwycięstwa. Tu jeden błąd może zaważyć na wyniku. Zobaczymy, kto pierwszy go popełni. I piłka u Zanettiego. Zobaczymy, co teraz zrobi. I tak oto tracą piłkę. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Minęło 15 minut drugiej połowy. Bruno Fernandes. Ależ przeczytał to jak profesor. No, świetnie go ograł. Ryzykował, ale pewnie odebrał. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Sergio Busquets. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Będzie chyba podawał. Aduriz przed szansą. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. No, był tam spalony. Trener zdejmuje z boiska Neymara. Jak podsumowałbyś jego występ? Dobra gra, bez zarzutu. No i ładna bramka. Niestety, nadal remisują. Może trener widzi już jego zmęczenie i chce wpuścić świeże siły na boisko. Dobra seria podań. Świetny odbiór. Mają teraz szansę na kontratak? Hernandez. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Sporo miejsca na skrzydle. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Bruno Fernandes. Frank Ribery, prostopadle do partnera. Bramka! Można powiedzieć, że to było wejście smoka. Nos nie zawiódł trenera. Bardzo dobra zmiana. Świetnie wpłynęła na grę całego zespołu.
Ależ teraz kopnął bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Schodzi z boiska, nie popisał się w tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. 4-3. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Jest do... Wymanewrował obrońców, no i teraz... Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Desailly. Ziyech. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy, plus to, co doda arbiter. Ziyech, genialne podanie. Zobaczmy, co zrobi. I kolejne trafienie. Przewaga coraz bardziej widoczna. Nie wiem, czy rywale się podniosą. Nieprawdopodobna, fantastyczna seria dwóch goli. Jeden niemal zaraz po drugim. Grad bramek w tym spotkaniu może cieszyć. Jest 5-4, ale czy tak się skończy? Ribery z piłką. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Puyol wyłuskał mu piłkę. Ziyech. Teraz zanetnił się piłce. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Fabinho. Bruno Fernandes. Fabinho. Ma sporo możliwości. Hakim Ziyech. Co teraz zrobi? I mamy Ziyecha. Fabinho. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Sergio Ramos chce zabrać piłkę rywalowi. Mogą teraz skarcić rywali. Ma tam teraz sporo miejsca. Piłka w siatce, haha! Obrońcy wciąż zachodzą w głowę. Co tam się właściwie stało? Nie tracili czasu po przechwycie, od razu poszli z kontrą. Wyrównująca bramka przed samym końcem spotkania. Nie powinno się już nic stać, ale muszą się pilnować. Wystarczy chwila nieuwagi i z trudem wypracowany remis może przepaść. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. To będzie rzut wolny. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłbyś... Mundi! Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Szansa, by prowadzili w końcówce! Kapitalne zachowanie bramkarza. Ani przez moment się nie wahał. Stawił czoło napastnikowi. Sam na sam i obronił. To mogła być bramka decydująca o zwycięstwie. Tym bardziej imponuje spokój. Mają teraz trochę miejsca. Sytuacja wciąż groźna. Podanie do Luisa Hernandeza. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Teraz łatwo to łapie, ale wcześniej musiał popisać się naprawdę wspaniałą paradą. Tak, odetchnął z ulgą, że jego wysiłek nie poszedł na marne. Remis w zakończonym właśnie spotkaniu. Mecz kończy się remisem. Aduriz